musi być suche drewno liściaste, to się łatwo odpala. A ono nie jest takie drażniące, bo od iglastego drewna tam są żywice i to rozdrażni pszczoły nam i one wtedy nie chcą nas słuchać, odlatywać, tylko one nas gryzą. Jak one czują taki swąd tego drewna, to one odlatują i ratują się. Biorą ze sobą miód, tak jakby ul się palił. Bo kiedyś pszczoły miały swoje gniazda w liściastych drzewach, to znaczy w lipie, w buku starym, spróchniałym, w dębie. I dlatego one tego zapachu się boją. Pierwszym warunkiem, że to jest naturalny miód, jest to, że on się będzie zawsze stożek robił, nie? Każdy miód. Żaden sztuczny nie będzie robił stożku, nie? Początek pszczół to zapoczątkował ojciec. Jego nauczył Grzędzicki, to był nauczyciel w Cieszeniu, w szkole go uczył i zapoczątkował, pokazał, kupił mu ul i na pierwszym ulu słomianym zaczął ojciec gospodarować przy tych pszczołach. Potem w czasach wojny to Niemcy chcieli właśnie ostatnie słoiki wziąć. To ojciec uratował 3 słoiki, bo ciotka była chora i specjalnie dla niej, dla zdrowia, uciekł z tymi słoikami. Ojciec jeździł z miodem zawsze do Gdyni, sprzedawał na hali. Także dosyć dochodowy. Chociaż on jest rzadki, bo to jest świeżo wybierany miód, nie? To jest najrzadszy miód. To jest gryka. Najwięcej jest lipowy, gryczany i wielokwiat. To jest wielokwiat, to jest taki wiosenny, tu widać takie zabrudzenia naturalne tutaj. Te kropki takie to jest od wosku. Widać takie ciemne. O, tutaj jest taka ciemniejsza, tu jest ciemniejsza. To wiadomo, nie do czysta się da zrobić, ale wosk nikomu nie szkodzi, a działa bardzo dobrze na jelita. Przywieźć z pola, to jedna pszczoła, drugie pszczole to przekazuje w buzi. I ze swoim enzymem, z śliną przerabiałem ten miód i naturalny miód powinien mieć tam od 250 do 400 dinów, gdzie na badanym takim naszym największym pewnie producentem chińskim miodem to ma zaledwie 30 dinów, nie? To ten ma 250-280 dinów. Lepiej się nie leczyć, tylko zapobiegać swoim chorobom. Każdy dzień go spożywać, najlepiej łyżkę stołową zamoczyć do wody na noc i wypić ją rano. To pobudza nasze wszystkie enzymy, pobudzi naszą florę bakteryjną. Ona jest wzmocniona, bo ona tam ma cały zestaw aminokwasów, które nam pomagają wzmagać naszą całą odporność na wszelkie choroby. Pszczoły właśnie pełnią bardzo ważną rolę, zapylaczy. Gdyby nie było tych małych stworzonek, one nam tu zapewniają, tutaj będą za nas nasiona, na drzewach owoce. Wiosną wszystkie jabłonki, śliwki, to wszystko jest zapylane przez nie, czy ogórki, czy pomidory. Są sztuczne zapylania, ale nie ma to jak pszczoła zapyli. Ten owoc jest zdrowszy, pełniejszy, czy to jest zwykła truskawka, to też musi pszczoła przylecieć, zapylić. Ten owoc jest całkiem inny. Ja wyjmuję ramkę, sprawdzam, czy są zakarmione na zimę dobrze. Ramka się świeci cała. Jest zalana całkowicie, tylko jeszcze nie jest zasklepiona, ja widzę. Już mało co brakuje. Odłożymy na bok. Tu matki nie ma, bo matka jest na dole, w rodni. Tu jest rodnia, a tu jest miodnia.
Chciałem matkę pokazać, ale no tak zaraz się nie ujawnia, ona jest gdzieś. Tu jej nie ma. Nie myślałem, że będzie bardziej zasklepiony. Nie jest zasklepiony jeszcze. Jest pełno zalany do maksa. A zasklepiony jeszcze nie jest. Tu jest zasklepiony częściowo. Jeszcze trochę trzeba im dać. Ja widzę. Następnie zrobimy próbę. Tutaj są takie kratki. Naturalny miód, jak się wleje do niego wody i się z jasnym mieszać, powinien zrobić też takie kratki. On ma pamięć swoją. Podrobiony miód tego nie zrobi. To taki nie za duży ten klaks był, jak ja mówię, ale to mniej więcej te kratki wychodzą, tak jak w ramce. Sześciokątne, nie? O, to już widać teraz, jak tu się... Widać, widać. Podobno do tego kształtu. I to jest naturalny miód. Teraz jest bardzo mało pszczelarzy. Zostało nas czterech w Miechucinie. No i liczymy na to, żeby to jacyś młodzi przejęli. To jest zasklepiony. To jest bardzo dobrze to pytanie. Do połowy jak jest zasklepione, to jest super. Są spokojne. Matki nie widać.